dworzec kolejowy, a obok dworca coś takiego. Jakby świeżo było namalowane. I żywe takie. Na całym budyneczku. Fajnie to wygląda. Teraz przy dworcu. Dzisiaj dzień wolny od pracy, to spokój tutaj na tej ulicy. I w miarę cicho. Fajnie. Dotarliśmy do Częstochowy, obrzeża Częstochowy. Będziemy zwiedzać tam w tych krzaczkach różne rzeczy. Jesteśmy sami, parking opustoszały. Idziemy, zobaczymy. Wygląda z tej strony. Tu są domki opuszczone, a tam są miniatureczki i duży pomnik. Idziemy. Brama otwarta, wchodzimy, zobaczymy. Widać, że tutaj budyneczek kasa, okna powybijane. Regulamin zniszczony, więc nie dotyczy. Szkoda tego miejsca. No ale co zrobić? Park miniatur sakralnych. Złota Góra. No jeżeli tutaj miało być pod turystykę, no to tu wszystko powinno być. Wszystkie okna powybijane, wszystko nowe. No i co tu się podziało, że takie fajne miejsce poszło w niwecz. No nie są takie miniaturki. Konkretne. Darmowe, szkoda. Ktoś poniszczył niepotrzebnie, no. Można byłoby sobie przyjeżdżać, pooglądać. Ze styropianu widać. Albo ocieplona. Ładnie to wygląda. Praktycznie jak ty. No, troszeczkę tego jest. Idziemy naokoło, zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda. Aj, szkoda, no. Kamieniami tutaj rzucają w to. Tu nawet skałki są zrobione. Aj, nie, autko się można tam postawić, parę metrów, wejść i pozwiedzać, o. Tam krzesło ktoś, no to ze styropianu skały. Wszystko ze styropianu. Szkoda, że nie ma tabliczek. To gdzie, który budynek, gdzie on występuje, bo niektóre naprawdę ładne. Gdzie, o, tam jakie piękne. Kurczę, no tutaj to już jest totalnie zniszczone. Byliśmy w Niedzicy, też były taki park miniatur był, ale żeśmy nie wchodzili. Postanowiłem, że tu przyjedziemy, zobaczymy.
No to dobrze, żeśmy przyjechali, bo już niedługo to naprawdę nie byłoby co oglądać. Tu ogromne, ale naprawdę, żeby tak podewastować. To jest tragedia. Ogromny, kup ile to pracy było włożone. Na klej, na piankę i jeszcze na kołki. Więc to nie jest taka belejaka budowla. No tutaj przy tym to było ogrom pracy. Piękne obzorowanie. A ile tego tutaj jest? To nie jest takie, widzę, jedna, dwie budowle. Szkoda, bo to jest naprawdę tak zniszczone. No. Tyle pracy. Tyle tu roboty przy tym jednym, a zobacz ile tego tu było. Żeby było jedno zniszczone, to fajnie, ale kurde, no fajnie. A tu wszystkie, wszystkie. Wszystkie zdewastowane. Dosłownie. Ładny, ten jest ładny. I jeszcze nie jest taki zdewastowany bardzo. Tu jest następny jakiś. Ładny, duży. Na górze. A tutaj jest jakaś piwnica. Jakieś podziemia, coś można tu zwiedzić w podziemiach. O, normalne wejście. Kurczę. Czyżby to były jakieś groby? Piszę to nie po polsku. Jakiś... No, no chyba tak. No, a co, na co to wygląda? Tunel. Jak groby jakieś. Przed deszczem się można schować. Wszystkie dokładnie, co, gdzie szyba była, zostało wybite. Chodź, Ryko, bo tam są szkła. Ryko! Ryko! Domeczki takie fajne. Domeczki fajne. Poniszczone. Wszystko świeżutkie. I świeżutko zniszczone. Ale jest tych, kurde, tutaj tych park, tych miniaturek. No i nie jest to taki mały obiekt. No właśnie tu jest tych domeczków mnóstwo. I dosłownie wszystkie szyby, jakie są, powybijane. Ja nie wiem, czemu to tak jest poniszczone, bo tam są kilka tych rzędów. No
mówię, że tam dalej też się ciągną te domeczki. Tam jest następne, tam dalej. To jest miasto. No. Naprawdę, jaka szyba gruba. Kurczę. I to się ciągnie, to jest miasto. Miasto tych domków. Jest tego mnóstwo. Patrz, mam jeszcze poduszki i kołdry. No mówię, że ktoś tutaj nocował. No, na pewno. Jakiś bez domu. A jest tutaj tych domków, że tu naprawdę... Tam jest też. Jest tego tutaj do groma. Tu jest 20-30 takich domeczków. Normalnie wszystkie pootwierane. No wszystkiego szkoda. No, gdzie to takie? Tutaj dach widzę nawet zrywany, bo blacha. Jeden i drugi. Troszkę pieniążków wyrzucone w błoto. Tam są piękne skałki. No tutaj to już jest drobny mak. Tragedia. I to jeszcze tam się ciągnie. Jeszcze troszeczkę mamy tutaj tych. Dobre pół godziny chodzenia, żeby tutaj sobie wejść i zobaczyć. O, i tu fajnie, tak skałeczki fajnie są naokoło. Tak jak w Jaworznie na geosferze. Malediwy polskie. Film też tam nagrywałem. Ła, jakie dziury. Ten cały lasek jest w tych domkach. Kurde, idealne miejsce pod turystykę. Troszeczkę więcej tutaj. Jakieś sklepiki czy coś i super. Idziemy jeszcze tam, zobaczymy te górne. Tam, do tamtego można wejść, patrzcie. To już taką dziurę wy tego... No właśnie. Czyli się... No może, bo niektóre przecież takich to nie widzieliśmy nigdzie. Przecież człowiek... Człowiek nie wnikał bardzo w szczegóły tutaj, gdzie, które, co. O, tam jest ogromny. Jakby tornado. Tu jest dokładnie zobrazowane, jak wyglądają domy po tornado. Chyba, że tu przeszło jakie tornado. Tu było piękne, na pewno. Kurcz. No. Co ci tu przypomina? Watykan. No tak właśnie myślałam. To będzie Watykan. Ja wiem, że ciężko było ci tu poznać. Tu nawet ktoś kostkę już zaczął targać. Wszystko tutaj z góry. Jest tutaj trochę terenów. Szkoda. Ten jeszcze się tutaj tak został w miarę. I tam widać domeczki.
Jest tych domeczków. Ho, ho, ho. Idziemy, zobaczymy na pomnik. Ten zwiedzał. No. Idziemy, zobaczymy jeszcze do pomniku. Tam jeszcze są kilka tych miniaturek, może któraś jeszcze w miarę. Nie wiem, czy to było tu, czy ktoś to przeniósł. To zwiało z tego. Idziemy jeszcze na górę do pomniku. Było ogrodzone, ale ogrodzenie jest po prostu w resztkach. Tutaj. Tu jest drobny mak. Tutaj to chyba ktoś nawet zabrał do domu przez ogrodzenie. Fajnie te skałki wyglądają naokoło. Wejdziemy wyżej, to będzie lepiej widać. No tutaj to nie ma co pokazywać. Dosłownie. O, była tabliczka, ale... To jest idealne miejsce na takie coś. Kamieniołomy, tutaj to. Plac zabaw. Kurczę, tutaj ten plac zabaw jest piękny. Dla dzieciaczków idealny. Ile to pieniędzy poszło? Tu znowu domki puste. No i pomniczek. Jakiś barak. Resztki bez dachu już. To są ogródki działkowe jakieś tutaj obok. No. Już normalnie tu ludzie mieszkają. Myślałem, że to jest od ludzie. Ale dom zniszczony na wszystkie szyby. No i piękny pomnik. No tu jakaś scena chyba była. Schody tutaj ten, o termos. Ktoś tu był jeszcze pełny. O, lampy jeszcze u góry. Jakby od fotele były, od kina jakiegoś. No, coś w 5D. Nie wiem, jakiś scena, coś tu się działo. No. Idziemy jeszcze tam, zobaczymy te budyneczki. Idziemy jeszcze, to było papierze. Co tutaj było, nie wiadomo, ale prądy, widzę, były tu podciągnięte. Woda, o, rury. Wszystko rozebrane. Kurczę, to się wali. Fajne baraczki. Domki, wszystko stoi puste, niezagospodarowane. Ja cię. No dosłownie nowe okna poniszczone. Wszystkie. Czekaj. Stój! Rozszybaki. Skąd tu skaleczysz tego
Dewastacja na najwyższym poziomie. Ile deseczek, ile tego. O, z takich samych. Nie, tu są grubsze. W kamperze mamy. Tu lody były robione, bo jest rozpiska z lodami. Prądy. Płytami. Szybko tak zrobione. Zapiekanki, czyli tu było coś do jedzenia. Lodówki. Resztki lodówki. Szkoda. Fajne budyneczki i poszły. No mówię, wszystko rozszabrowane. Wszystko powyciągane. Takie okna. No. Sama izolacja została. Nie ma już nic w środku. W kablu. Wszystkie kable, jakie były, są powyciągane. No ale okna, komu co przeszkadzało okna? Tu, sala do balowania. O, kurczę. I tu pewnie były bibeloty. Torba dla psa, to jest tu? Tu na ziemi. Tu. Tak, napoje, no. Co nawet, że takie rzeczy tu, dużo tu lodówek, resztki lodówek zostały, no. Tylko to mnie ciekawi, czy to nie miało właściciela, co się stało. Przecież to jest duży obiekt. Bardzo duży obiekt. Bardzo fajne rzeczy, no i niestety. I fajny teren. Fajny teren. Umarł właściciela, to co? O, studnia. Szambo. Chyba. Uwaga, bo jakaś studnia. No mówię, że tutaj jest. Łożysz ty. Co? Kurde, 20 metrów ma. Chyba tutaj uważaj. Lekko. Taras widokowy. Tu do tańcówek pewnie. No jedynie z tego, co tu można byłoby zrobić, to miasto duchów jakieś. Z uwagi na te wszystkie zniszczenia. Tyle budynków. Wiaterek. To jest ogromny pomniczek. I tak naprawdę to by się tu już wszystko kończyło, co byśmy tutaj mieli do pokazania w tym miejscu. Jeden budynek, tam drugi, tutaj jest trzeci, z tyłu chyba ze 20. No i tak trzeba rozkładać ręce na to wszystko, co tu się podziało. Ja muszę sobie poczytać. Bliżej się już nie podejdzie. Tu mamy na wprost piękne skały. Telefon tego nie oddaje, a tu ogromny taki dół i wokół skałeczki. No super to wygląda. Dotarłem do miasta umarłych. Całe miasto puste, każdy domek. Tam jest następny rządek, po drugiej stronie. Wszystko puste. Nie ma nikogo. Wszystkie domki puste, zdewastowane. Nie ma nikogo.
20 domków.